Witajcie kochani, Rafał z tej strony. Bardzo dużo jest pytań dotyczących Mini 3 Pro, ale też Mini 3. Część dotyczy głównie kwestii zakupowych, ale część jest związana z eksploatacją, funkcjonalnością tego drona. Postaram się w tym epizodzie odpowiedzieć na te najczęściej pojawiające się pytania. Gdybym nie odpowiedział na wszystkie, to prośba o to, żeby taki komentarz umieścić pod filmem i myślę, że dogramy część drugą. Fajna sprawa, dlatego że wiele osób można odesłać wtedy do takiego filmu i nie muszę też setki razy odpowiadać na pytanie. Ogólnie jest to naprawdę super dron i jeżeli chodzi o wstęp, to co mogę powiedzieć? Wiele osób pyta o to, czy kupić R2S, czy kupić Mini 3 Pro, czy kupić Mini 3 zwykłe, które pojawiło się niedawno. Jeżeli chodzi o porównanie z R2S do Mini 3 Pro, są one bardzo podobne, one się w pewnym sensie kanibalizują. Wiadomo, że ten dron jest dużo lżejszy i też prawo działa na jego korzyść, bo można sobie zrobić bezpłatne uprawnienia A1-A3 i latać spokojnie, na przykład w centrach miast, tam gdzie nie ma stref. To jest super, jest też cichy ten dron. Jeżeli chodzi obrazek, ma już 10-bitową skalę kolorów w Disney-like i to jest świetne. Nie ma profilu płaskiego takiego typowego jak D-Log M, natomiast nie szkodzi, bo one są bardzo porównywalne. W tym zakresie 4K 25-30 klatek na sekundę. Mamy tutaj haku, świetna sprawa, czyli high quality obraz. Bardzo wysokiej jakości, nagrywamy w Disney-like i możemy w postprodukcji wyciągnąć bardzo wiele. Były pytania odnośnie filtrów i to były dwa takie pytania. Ja wam powiem tak, używam filtrów głównie Freewella i z wygody w tej chwili, w tym ciemniejszym takim czasie używam ND.pl 8, ND8. Czasami oczywiście mocniejszy, jeżeli mamy słoneczny dzień albo jak jest światło mocniejsze typu śnieg, ale to są te filtry, których używam w tej chwili. Gdybym mógł zarekomendować jeszcze, mam też filtry VND, ale jak widać jeszcze nawet nie są otwarte. I to samo z mgiełką Mist. 2-5, super sprawa, aczkolwiek jak się zgubi jeden taki filtr, to już jest przechlapane. I też oczywiście filtry zwykłe szare. Czym one się różnią? Polaryzacyjne na pewno redukują głównie odbicia od wody, promieni słonecznych, czy od powierzchni na przykład samochodów, od szyb, czy od elewacji takich szklanych. Na pewno są ciekawsze, jeżeli chodzi o ND.pl, tylko trzeba umieć też ustawić sobie polaryzację, żeby to wszystko nam grało. Fajnie to widać, szczególnie jak mamy większe filtry polaryzacyjne, na przykład w bezlusterkowcu, widać to od razu. Ale to, o czym mogę powiedzieć, to na pewno używam Freewella i w tej chwili, tak jak jest w miarę, no niezbyt dużo światła, ND8. Ale też ważne jest, żeby mniej więcej mieć świadomość, na czym polega reguła na przykład 180 stopni przy filmowaniu w 25 klatkach 1/50 sekundy, czas naświetlenia, czyli shutter speed. Jeżeli filmujemy w 50 klatkach, to wiadomo 1/100 sekundy. I to jest ta zasada. Tak to wygląda. Tutaj te filtry polaryzacyjne też mają znaczniki, jeżeli chodzi o ustalenie najlepszego ustawienia dla pozycji poziomej i dla pozycji pionowej. Zobaczmy jeszcze, jakie były pytania ostatnio. Latałem i latam Phantomem 4, ale mam pytanie odnośnie filtrów. Czy masz jakiś jeden uniwersalny, którego używasz? To na to pytanie właśnie odpowiedziałem. Mam już DJI Mini 3 Pro kilka miesięcy, ale nadal nie wiem, jak przybliżać. Przybliżać można na kilka sposobów, wiesz, i de facto zależy od tego, jaki masz kontroler, bo jeżeli masz aparaturę tą zwykłą, DJI RC N1, ja odpalę jednego miniaka i drugiego, już wam to pokażę, ale jeżeli masz aparaturę RC, to przybliżasz sobie tym pokrętłem, prawym palcem wskazującym, tak, to jest to pokrętło. Natomiast jeżeli masz aparaturę N1, przybliżasz z aplikacji obok klawisza czerwonego, obok przycisku czy ikony czerwonej nagrywania, recording czy migawki, masz tutaj jeden raz na przykład, tak, tuż obok. Przyciskasz sobie to i mamy przejście na dwa razy, a jak przytrzymasz, zmienia ci się w płynny zoom. Chodzi o przesłony, których pan używa. Widzę, że obraz jest bajka u pana. Jakich przesłon pan używa? O tym mówiłem. Głównie filtry polaryzacyjne, ale też czas naświetlania jest ważny i tutaj najlepiej mieć świadomość, jak to wygląda. Ja sporo przykładów takich robiłem, jeżeli chodzi o zastosowanie filtrów, zarówno dla Mavica 3, jak i dla Mini 3 Pro w ostatnim roku. I możecie takie filmy na pewno na YouTubie znaleźć. Może tutaj podlinkuję któryś z przykładowych.
Czy miniakiem da się lecieć bokiem, na przykład w celu nagrania jadącego pojazdu od boku? Jak najbardziej tak, możesz lecieć miniakiem bokiem, tylko trzeba uważać na to, bo nie masz żadnych sond, tak? Bo lecąc do przodu lub do tyłu, jeżeli masz funkcję bypass albo tą, która zatrzymuje cię tylko przed przeszkodą, to faktycznie dron będzie się starał uchronić ciebie czy siebie przed kolizją. Natomiast jeżeli lecisz bokiem, tutaj nie ma żadnych sond. Dopiero w Mavicu 3 można by, albo w dwójce, taką sytuację mieć, że nas te czujniki boczne ochronią. Więc na to trzeba zwrócić uwagę, ale normalnie lecisz bokiem i sterujesz sobie z aparatury prawym drążkiem w prawo lub w lewo, w zależności od tego, w którą stronę chcesz lecieć. I tutaj jest przemieszczanie się właśnie bokiem, w jedną lub w drugą stronę. Jak najbardziej można samochód z boku. Można też zastosować albo Active Track, albo Spotlight i w tym momencie możesz mieć drona w centrum kadru, albo na zasadzie takiej, że jest śledzenie, albo na zasadzie takiej, że on po prostu utrzymuje pojazd w centrum kadru, a ty sam sterujesz, jak chcesz lecieć. To jest do zrobienia i to jest właśnie Spotlight. Jeżeli chodzi o wiatr, dopuszczalny limit wiatru, około 10 metrów na sekundę. Tu może być troszeczkę więcej, 10,5 mniej więcej metra na sekundę. Czy mam jakiś ulubiony swój wiatromierz? Nie. Mniej więcej wyczuwam, kiedy on sobie daje radę. Ale jak mocno powiewa, bo wiesz, nawet nie chodzi o stabilny wiatr, poza tym wiatromierz może mi zmierzyć na powierzchni ziemi tutaj, gdzie jestem. A jeżeli latamy na 50 czy na 100 metrach, tam siła wiatru jest znacznie wyższa, więc można też skorzystać z aplikacji, na przykład tej pogodowej, ona jest całkiem spoko. A jeżeli nie chcesz skorzystać z aplikacji, to mniej więcej widzisz, jak się zachowuje, bo aplikacja też daje ci, ta DJI Fly, ostrzeżenia bieżące. I to jest pod tym względem super, że widzisz na czerwono, że wiatr jest za silny, ląduj. M3 Pro małej pońcy. Zastanawiałem się właśnie nad zmianą Mini 2 i jestem zaskoczony. One działają tylko w trybie Hyperlapse. Czy można wgrać jakoś te punkty i robić co jakiś czas z identycznymi ustawieniami i z miejscem zdjęcia? A jeżeli chodzi o waypointsy, takie klasyczne pojawiły się po aktualizacji Mavica 3 i tylko ten dron z tych nowych wspieranych ma. Oczywiście Mavic 2 też ma waypointsy. Można też zastosować aplikację Litchi i to też jak najbardziej jest do zrobienia z tymi dronami, które mają wsparcie NDK otwarte. Tutaj jeszcze nie mamy tego, ale pewnie w przyszłości niedługiej będzie. Jeżeli chodzi o waypointsy dla modelu Mini 3 Pro, mamy tylko i wyłącznie w trybie Hyperlapse, czyli możemy sobie ustawić punkt startu, pośrednie punkty i punkt zakończenia i on nam ładnie odtwarza, można zapamiętać tą ścieżkę i nam ładnie odtwarza taką trasę jak najbardziej na tak. Czemu zwykły N1 czy RC zawiódł cię? Nie, stosuję i ten kontroler, w zależności od tego, co chcę nagrać i jak chcę nagrać, kiedy. Tutaj mam nagrywanie na iPada w większej rozdzielczości, bo jest 1080 i mam możliwość nagrania też z dźwiękiem na iPadzie. Natomiast tutaj nagrywam z mniejszą rozdzielczością ekran, ale lepiej się steruję tymi drążkami. Naprawdę fajnie to działa. Natomiast ten procesor też nie jest super szybki. Jeżeli ktoś ma dobre urządzenie mobilne i małe, sprytne, tak powiedzmy do 7 cali, na przykład masz, nie wiem, iPhone'a, czy nowego Samsunga, czy iPhone'a 14 Pro na przykład, no to trudno, żeby kupować sobie urządzenie, które jest słabsze, bo na pewno takie urządzenie małe, mobilne. Ja mam Mini piątej generacji i mi się spisuje świetnie, aczkolwiek często, jeżeli chcę na przykład precyzyjnie sterować, to te drążki tutaj są zdecydowanie lepsze pod kątem pilotażu. Lepiej tutaj jest. Też możesz wykorzystać na przykład zoom plus gimbala. Fajna sprawa, zbliżać się do obiektu i oddalać zoomem, albo odwrotnie oddalać i zoom in zrobić, czyli przybliżać. Dużo fajnych efektów można uzyskać poprzez to, że mamy tutaj dwa pokrętła. No i mamy też dwa klawisze funkcyjne. C1 i C2. Świetna sprawa. Częstym pytaniem jest fakt, że dron nie chce latać na boki. Co się dzieje? To się dzieje tylko i wyłącznie, jeżeli weźmiemy ustawienie pod uwagę safety bypass, czyli bezpieczeństwo bypass. Mamy tutaj możliwość disable sideways flight albo enable sideways flight. To jest dokładnie w tym menu tuż pod wyborem, czy to jest bypass, czy to jest break, czy off.
To jest dokładnie to menu safety, czyli bezpieczeństwo. Było pytanie odnośnie języka. Ja nawet sprawdzę jeszcze teraz, czy my mamy możliwość taką, żeby ten język zmienić. Nie wszędzie się da i są przeróżne ustawienia. Powiem wam, że tak. Najłatwiej jest zmienić język pod iOS-em. Jest to najfajniej zrobione. Natomiast jeżeli chodzi o język nasz tutaj w aplikacji, ja już przejdę do profilu i zobaczę, czy w tym momencie mamy profil, settings i nie ma możliwości wyboru języka. Natomiast jak przejdziemy sobie tutaj, w tej aplikacji na iOS, wchodzę na profile, settings i tutaj mam wybór języka. Jest tych języków naprawdę sporo. Czyli wniosek jest taki, że Android nam nie za bardzo pozwala, natomiast można zmienić język systemowy i czasami to pomaga. W tym przypadku podejrzewam, że może być ciężko, jeżeli chodzi o DJI RC. Nawet nie wiem, dlaczego oni nie wprowadzili języka. Tylko że z ustawieniami językowymi jest tak, pamiętajcie, że tam jest ograniczona ilość liter na tłumaczenie. Na przykład masz, nie wiem, 5 liter, tak? I nie zawsze to tłumaczenie oddaje dokładnie sens, więc najlepsza wersja jest na pewno w języku angielskim. Natomiast zdarzają się takie kwiatki, których naprawdę nie sposób jest przetłumaczyć i ja nawet nie wiem, o co chodzi w tej wersji polskiej językowej, więc pod tym względem jest kiepsko i różnie to wypada. Ja mogę powiedzieć, że na iOS-ie korzystam i korzysta mi się bardzo dobrze. Jeżeli chodzi o, słuchajcie, o kompatybilność telefonów, bardzo dużo osób zadaje pytania, szczególnie z tego zakresu tańszego telefonów, a nie sposób jest mi odpowiedzieć, dlatego że używam właściwie tylko dwóch czy trzech urządzeń. Używam tylko tego i używam jeszcze iPhone'a 13 mini i to jest wszystko, co mam. Więc pracuję na trzech urządzeniach i nie jestem w stanie ocenić, zweryfikować Androida takiego czy takiego modelu, więc trudno jest nawet o to zapytać. Można na grupie chyba najlepiej zapytać jednej, drugiej czy trzeciej, czy taki telefon się sprawdza, ale nie zawsze to, nie ma takich reguł idealnych. Niektórzy mówią, że musi być taki i taki Android i tak dalej, czy takie wsparcie, ale nie zawsze to się sprawdza. Dla Androida też trzeba sobie pobierać aplikacje ze strony, też nie dla wszystkich modeli, ale jeżeli nie ma jej w sklepie, Play na przykład, więc wtedy pobieramy ze strony. To, o czym chciałem powiedzieć, warto od czasu do czasu też podłączyć drona do komputera i zweryfikować jego oprogramowanie w DJI Assistant 2. O tym nie wszyscy mówią i nie wszyscy wiedzą, ale normalnie poprzez USB-C sobie podłączamy go i możemy odświeżyć oprogramowanie. Czasami można cofnąć wersję, ale rzadko, szczególnie przy tych nowych modelach. Natomiast można na pewno zrobić update, czyli aktualizację lub odświeżyć, jeżeli coś mi nie gra. I to jest też jak najbardziej do zrobienia. Częstym przypadkiem, który miałem ostatnio, jest luzowanie się ramion i coraz więcej osób o tym pisze. Bierze się to z tego faktu, że to ramię naprawdę generuje dużą siłę przy składaniu i rozkładaniu, natomiast elementy mocujące są z tworzywa. Tam są trzy takie śrubki i ten element mocujący w środku pęka. Ja miałem taką przygodę. Na szczęście serwis i gwarancja działają idealnie i wymieniono mi to bez problemu, jeżeli chodzi o drona, na nowego. DJI Care przeszedł, ja mam dwie wymiany jeszcze, aktywowałem w maju, więc niedługo będzie się kończył, ale jak najbardziej. Chyba na 2 lata jest najlepiej skorzystać, bo to takie pytania też były, dlatego że w ciągu 2 lat masz 3 wymiany i one przechodzą ci na przykład na 2 rok. A jak korzystasz z rocznego DJI Care i nie wymieniałeś, czy nie wymieniałaś, to po roku przepadają i możesz dokupić sobie tylko jedną wymianę na 2 rok, więc pod tym względem jest słabiej. Słuchajcie, to jest tyle. Jeżeli ktoś ma jakieś pytania, to bardzo proszę. Zachęcam, jeżeli zaczynasz przygodę z dronem, do skorzystania z mojego bezpłatnego warsztatu, jak zacząć przygodę z dronem. Tam jest pierwszych tych 3, 4, 5 kroków, ułatwiam ci zadanie. Podpowiadam, jaki model wybrać, jak określić swoją wizję, żeby dron nie wylądował w szufladzie, bo to jednak jest sporo kasy po 3 miesiącach i żeby rozwijać się, żeby korzystać, wykorzystać go jak najlepiej i żeby to miało ręce i nogi. Dla Mini 3 Pro dograłem też, czy nagrałem bardzo fajny, duży warsztat, ciekawy, od pudełka aż po projekty kreatywne, gdzie prowadzę cię za rękę krok po kroku, jestem z tobą, pokazuję ci od rozpakowania aż po realizację tematów, jak
sobie poradzić z tym dronem i jak go wykorzystać, bo faktycznie ten dron, jeżeli wydaliśmy na niego około 4-5 tysięcy złotych, czy nawet więcej z akcesoriami, no wypadałoby, żeby wykorzystać go przynajmniej w takim stopniu przyzwoitym, a nadchodzi fajny sezon i myślę, że on ma duże szanse, żeby utrwalić sporo z waszych wakacyjnych przygód czy weekendowych wyjazdów. Pozdrawiam was bardzo serdecznie, trzymajcie się i widzimy się w kolejnym epizodzie już wkrótce. Cześć, do zobaczenia. We'll be right back.